Siema, mamy nowy sklep i mamy nowe skiny, nową lotnię, nowy zbierak, parę starych rzeczy, dlatego trzeba kupować. Trzeba kupować i nagrywać. Co tu mamy? Mamy zbierak, harpun, który jest brzydki. Nie kupuję go. Nie kupuję go, szkoda mi 800 dolców na taki zbierak, mam dużo zbieraków, wystarczy. Mamy lotnię, laserowy szczękacz. Legendarna lotnia za 1500 dolców, która jest, sami ocenicie jaka w grze. Ja już przekonałem się troszeczkę, ale to zobaczycie dopiero w grze. I mamy dwa skiny. Mamy rafową ratowniczkę, która jest ogólnie brzydka. Bez plecaka, da się zobaczyć? Da się. No nie podoba mi się. Ładno ma głowę, fajne tutaj wszystko, wykończenie całe, ale to ten cały kombinezon jest... No może być, ale nie jest fajny. Nie kupuję. 1500 dolców dla tego skina to jest chyba za dużo według mnie. I mamy badacza wraków. Z dwojga złego lepiej w tę stronę, dlatego wziąłem badacza wraków. Fajne kolory ma. Czarno-niebieski z butlą, na którą można siadać. Taki żarcik. Ta też ma butlę w sumie. Ostatnio zauważyłem, że Epic Games lubi wsadzać butle na backblingi i to bardzo często. Tym razem ta butla niebieska nawet jest spoko backblingiem, nawet ładnym. Dlatego kupiłem sobie to i będziemy to recenzować. Dobrze powiedziałem? Dobrze chyba. Tego nie kupuję, nie ma opcji. Nie podoba mi się strasznie, nie będę się nawet wypowiadał na ten temat, musicie sami ocenić. Przepraszam was bardzo. Dobra. Jak zawsze backblingi na koniec. Dlatego lecimy gierkę solo. Nie. Plac zabaw, nie będę się męczył. Jutro turniej streamerów, na który was zapraszam. Gramy duo z Beznickosem, będą live'y u mnie i u niego na kanale. Dlatego zapraszam do oglądania jutro o 17. Od 10 będą chyba live'y, będziemy trenować. Lecimy. Pierwsze co, odpalamy lotnię, no bo przecież to chyba najwięcej osób z was nawet na to czeka, ponieważ lotnia jest legendarna. I zobaczymy jak wygląda. Jeszcze raz. Rekin jest gruby. Wygląda jak z filmu Rybki z Ferajny. Nie podoba mi się za bardzo, ale w związku z tym, że jest legendarny, musiałem go kupić. Bo lepszy jest chyba smok, ale smok kosztuje 2000. No może być ta lotnia, może być. Na siłę może być. Też takie 6-7 na 10. Nie więcej. Nie zasłania dużo ekranu, ale nie jest najlepsza. I teraz tak, skin sam w sobie nie jest zły. Najgorsze co ma to te płetwy, chociaż w trakcie rozgrywki tych płetw prawie nie widzimy. Zobaczcie, jak biegamy, tych płetw prawie nie widać, cały czas są pod ekranem. Jeżeli chodzi o zbieraki, no to jeżeli nie kupujemy harpunu, no to polecam zbierak od Karbida albo ten od setnego levela, w sensie od czwartego poziomu Ragnaroka na setnym levelu karnetu bojowego. No i co, skin jest ogólnie fajny, ładne ma kolory. Jedyne co mi przeszkadza troszeczkę to te rurki, które ma, bo jak zdejmiemy plecak, to te rurki zostają takie dookoła tej szyi. I to mi troszeczkę przeszkadza, ale może być, nie jest źle. Rekin. No nie wiem, musicie sami tego rekina ocenić, bo według mnie, no nie urywa głowy. Jeżeli chcecie legendarną lotnię, to polecam, bo jest to najtańsza lotnia legendarna. Ponieważ ją mamy za 1500, a jest chyba tylko i wyłącznie smok legendarny, którego mamy za 2000. No i co? Skin, tak jak mówiłem, 6-7 na 10 lotnia to samo. Musicie sami ocenić w komentarzach. I lecimy do backblingów. Pokażę wam jak wygląda butla na innych skinach, jak inne skiny siadają na butle. Jak ten skin siada na inne backblingi. Zacznijmy od skina. Do skina mamy pelerynkę, która nawet fajnie wygląda, powiem szczerze. Materiał pasuje, taki wiecie, to trochę gumowe, ta pelerynka taka trochę też gumowa. Może być. Może być. Nawet super. To też. Ty, no zobaczcie, że...
Większość backblingów pasuje do niego. Nawet chyba to też pasuje. To trochę jest za nisko usytuowane. Za nisko umieszczone. No nie jest to fajna pelerynka do tego skina, według mnie. Dalej. Nawet super. To nie, absolutnie. Płetwa idealnie pasuje. Zobaczcie. Fajnie płetwa wygląda. Ten plecak super. Ten plecak super. Fajnie się komponuje. Skrzydła. Sztos. Nawet to pasuje, zobaczcie, od hitu ekranu. To też pasuje, ale dziwne. To też pasuje. Dywan nawet. Chociaż nie, dywan nie. To pasuje. Kruk idealnie, zasłania te rurki dosyć. Pasuje. Pasuje. Butla, no to wiemy. To nie. Chociaż takie... No nie, to nie. Pasuje. Pasuje. Patrzcie, no to pasuje. Pod kolor włosów idzie. To też? A się zdziwiłem, patrzcie, wszystkie backblingi do niego pasują. O, oprócz pomidora. Może być. Nie. Na siłę, jak lubicie tą tarczę. Nie pasuje stylistycznie. A jeszcze to. Pasuje. Tarcza idealnie. Przesunęli mi tarcze. One były koło siebie. Pasuje. I torcik urodzinowy. Nawet fajnie. Powiem wam szczerze, że bardzo dużo backblingów pasuje do niego. Teraz tak, weźmy sobie backbling butle. I zobaczymy, jak inne skiny siadają na butle. Teraz tak. As przestworzy? Nie. Tak, bo niebieski kolor pasuje do bandany. Bardzo ładnie. Nie. 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 To będzie długi odcinek, ponieważ mam 86 skinów chyba. Więc to będzie długi odcinek. I dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie liczenie mojej szafki V2. Ponieważ moja szafka chyba dwukrotnie zwiększyła swoją wartość od ostatniego odcinka. A ostatni odcinek osiągnął 140 tysięcy obejrzeń, wyświetleń, no. I powiem wam szczerze, że teraz będzie sztos. Dlatego dajcie mi znać w komentarzu. Pewnie chcecie, ale i tak chcę w komentarzu słyszeć. Nie. Nawet spoko. Nawet okej. Okay. O Jezus, przewinąłem sobie. Powiem wam tak. Do karbida spoko. Chyba przelecę te skiny, bo... O, tu ładnie wygląda. Bo dużo skinów po drodze będzie nie pasowało, a chcę wam pokazać skiny te... Za 800. One chyba do nich będzie pasować ta butla. One fajnie siadają na butle. Jeszcze tak, rekin. Dobra, dolecę do tego rekina. Tu nie. Tu nie. A nawet okej. Okay. Do rekina pasuje. Butla do rekina pasuje, szczerze mówiąc. Dalej, tu. Nie. 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 Też nie. No nie, no butla do mniejszości skinów pasuje niestety. Bandolier. Tu nie, do bandoliera też nie. Tutaj, ale jeszcze raz sprawdzę. Nie, nie pasuje. Dobra, przelecę. Royal Bomber. Misiek. Tutaj pasuje. Co jeszcze mamy? Tutaj bombowe barwy ostatnio były w sklepie. Pasuje nawet do bombowych barw. Tutaj może być. Do PS4 pasuje. Może być. Nie. O, dobra, lecimy tak. Od tego skina polecimy. Tu pasuje. Nie. Pasuje. Pasuje. Może być. Super. Średnio. Średniawka. Może być. Może być. Do taryfiary, spoko. I tego już widzieliśmy. No, backblink 5 na 10. Backblink 5 na 10, bardzo mało skinów pasuje do tego backblinga. Właśnie backblink do tych skinów. Niestety, no nie jest to najlepszy zestaw, jaki byście chcieli kupić. Wydaje mi się, że jeżeli nie macie za dużo fałdolców,
to oszczędzacie na kolejne skiny. Niedługo będzie ten cyborg, taki za 2 dni chyba powinien być. Zobaczymy. Może będzie dzień przerwy z nowymi skinami, czyli za 3 dni będzie. Zobaczymy. Lotnia, jeżeli chcecie mieć legendarną lotnię, podoba mi się ten rekin, to kupujcie. Jak na legendarną lotnię nie jest droga? Aha, i dajcie mi znać w komentarzu, czy jest jeszcze inna lotnia oprócz tej i smoka, bo nie wiem. No i co? Ja się z wami żegnam, ponieważ to jest wszystko. Nie wiem, czy tego infiltratora nie kupić. On jest dosyć rzadkim skinem, w sensie rzadko go widać w sklepie. To jest skin taki zwykły, ale rzadko go w sklepie widać, więc chyba go kupię. Zaraz zobaczymy. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz. Komentarz o to, o co was prosiłem, żebyście mi napisali. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć.